pójście do domu, do łóżka? Mam ochotę na odpocząć w domu i położyć się w łóżku, zasnąć i spać do końca dnia, do końca następnego dnia i się obudzić dwa dni potem. Odpocząć w domu, tak odpocząć od szkoły i posiedzieć sobie, odpocząć. Bardzo dużo. Po południu poświęcają mi bardzo dużo czasu, rano też, ale kiedy się spieszymy, to dość mało, mało myślą o nas, bardziej myślą o tym, żebyśmy się do szkoły spóźnili. Dużo. Dużo. Nie czuję. Nie czuję. Nie, nie czuję. Czuję, że wystarczająco. Bo robią różne... Bo pracują. Mają bardzo dużo pracy, bo są architektami. Bo albo pracują, albo mają... albo się zajmują moim młodszym bratem, albo po prostu są zmęczeni. I ja to... rozumiem, bo oni ciężko pracują dla nas. Bo są zajęci, na komputerze siedzą, albo robią jedzenie. Z mamą w robienie domków dla ptaszków. I raz z mamą zrobiłyśmy taką budkę dla ptaszków, że ptaszek w niej zamieszkał, ale Lara z Juniorem go wygonili, no i zostało tam jajko. Nie posiedzone. Z tatą w berka. Na łóżku, także my się kładziemy na tacie, on nas podnosi, rzuca, a potem ba. Najbardziej się lubię bawić z mamą, jak gotujemy. To jest dla mnie zabawa. No i jeszcze mi się podoba, jak z tatą biegamy po lesie. Albo w gry planszowe, albo... porozmawiać z nimi o czymś. Tak, tylko tyle. Bo są bardzo mili. Bo są mili dla nas. Ciężko pracują, no i też czasem chcę, żeby też się czasem pobawili. To sprawia mi przyjemność. Bo przyjemnie jest. Tak jakby fajnie, bo... czuję się tak lepiej. Tego, że mama zrobi czegoś, coś źle poukłada, czy coś... Ogólnie wtedy, kiedy przerywamy. Że prawie ciągle... zabawy z rodzicami jest... najgorsze to, że mój brat, który jest młodszy o 2 lata, więcej jakby dostaje tej zabawy niż ja, ale ja to rozumiem, bo jest młodszy i nie wygłupiam się już tak jak on. Nie lubię tego, że jak powiedzmy ja coś robię, rodzic ma inny pomysł, który może mi się nie spodobać i wtedy ja się czuję tak jakby nie chcę. Wtedy, kiedy Marta z Magdą grają w Minecrafta. Kiedy jestem smutna lub zła. Na przykład pokłócę się z koleżanką po południu, to wolę być sama. A jak jestem zła, to albo na rodziców, że czegoś mi nie pozwalają, co jest bezpieczne, albo to nie jest, że na przykład wyjść sama. No to wtedy się złoszczę, bo to jest bezpieczne, bo mogę wyjść sama na dwór do ogrodu. A jak mi nie pozwalają, to wtedy jestem, ja się zawsze wkładam na łóżku, a tata wchodzi, albo mama i mnie pociesza. Albo brat mi przeszkadza, albo tata na mnie nakrzyczał. I wtedy się czuję tak, przykro mi jest. Tak, bo w wakacje
mamy taką łąkę, o której żadna władza nie ma żadnego kontaktu i nie wie, że my tam sobie urządzamy łąkę w COVID-zie. Spotykamy się ze swoimi znajomymi, brzuskamy się w wodzie, no i chodzimy na grzyby, na jagody. Bardzo lubię, dlatego że nie ma nauki, jest wolny czas, można pływać ile się chce, można skakać, biegać, można się spotykać z kuzynami, ciociami, którzy mieszkają gdzieś daleko. Tak, lubię. No, bo można odpocząć od wszystkiego, można pozwiedzać różne miejsca, pozwiedzać różne rzeczy. Tak, lubię ogólnie wtedy, kiedy są SKS-y, bo chcę być silną dziewczyną. Biegamy jakieś 20, na przykład kółek jest, jak jesteśmy na boisku. Ogólnie ćwiczymy i się bawimy w berki. Lubię chodzić, bo pani Magda jest bardzo miła. Lubię pisać, bardzo lubię pisać. No i też czytać. Chcę to doskonalić. Aż do czasu, kiedy będę mogła czytać takie grube książki. Średnio. No bo szkoła, tak jakby jestem w szkole i powoli się tak nie chce pisać, powiedzmy ręka zaczyna boleć. Jesteś już zmęczona, ale dalej musisz pisać. Albo nauczyciel, ja, kolega mi coś zrobi złego i nauczyciel ignoruje to. Mama lubi na przykład lepić z różnych glin czy czegoś, bo ona chodzi na ceramikę. A tata lubi ze mną pracować w ogródku. Siejemy różne nasiona. Tata mi zrobi małą część ogródka, w której będę sadziła różne nasiona, marchewki czy sałaty. Zabawy to najbardziej lubimy pstrykać się wodą, nie tylko na śmigusa, dyngusa, ale też w inne dni. W Lego, Lego. Mama też. Lubię. Ogólnie wtedy, kiedy jak coś goście przyjeżdżają, bo wtedy mogą znaleźć wszystko. No, żeby się dobrze czuli jak w swoim domu, żeby mogli wszystko znaleźć. Jak mi rodzice powiedzą, to albo się cieszę, albo się nie cieszę. Cieszę się wtedy, kiedy na przykład albo przychodzą goście, albo tak po prostu, a jeśli tak w nieoczekiwanym momencie, w weekend, kiedy chcę się odpocząć od tego wszystkiego, to niezbyt. Może rzadko sprzątam, no. Sprzątam, ale najczęściej to mama sprząta. No i tak średnio to lubię robić. Lubię iść do moich dziadków, którzy mieszkają dość daleko, ale zawsze do nich jedziemy w weekend. No to chyba, że jesteśmy chorzy albo nie chcemy tam jechać. Lubię też w weekend odpoczywać, że leżeć, nic nie robić. Robić rodzicom kawę, bawić się i robić gwiazdy na podwórku. Albo lepiej z mamą z gliny, albo z tatą pracuję w ogródku, albo jestem na strychu i się bawię Lego Friends. W weekend lubię pierwsze sobotę odpocząć, posiedzieć, pójść na dwór, odpoczywać. A w niedzielę tak wolę gdzieś pojechać, powiedzmy, bo ja się interesuję samolotami, więc fajnie by było pojechać na lotnisko, pooglądać różne samoloty startujące, albo, nie wiem, pojechać gdzieś na grzyby, na plażę, coś porobić. Lubię planszówki Człowieku nie irytuj się, czyli Chińczyk. I szachy, bo szachy to gra strategiczna, a Chińczyka dlatego, no w drugim języku to jest Człowieku nie irytuj się, żeby się człowiek nie irytował. Na przykład, że ktoś cię zbije przed samym domkiem. Lubię zgadnij kto to. Lubię żabki i pszczółki.
I jeśli chodzi o takie gry w ogóle, to najbardziej lubię z takich gier, że nie przed komputerem, to karciane. Moja ulubiona planszówka to jest Monopol. Monopol, tak, lubię mieszkami się bawić, lubię też 5 sekund. No i Memory, takie trzy moje ulubione. Jak na komputerze to Red Dead Redemption. A jak na telefonie to takiego ludzika, co ucieka przed policjantem. Lubię grać w Mario, w Minecrafta i w Tom Hero. My mamy takie dni, że możemy grać w środę i w niedzielę. Ja nie chcę zbyt siedzieć przed komputerem, bo sama ustaliłam swoje dni, a mój brat ustalił swoje dni, ale czasem jak nie ma na to czasu, to rodzice mówią nie. Ja nie gram ani na komputerze, ani na telefonie, ale gram na tablecie. Zazwyczaj to oglądam coś na YouTubie, ale tak to gram w różne gry z samolotami, bo mnie interesuje. Lubię oglądać bajek, ale lubię filmy przyrodnicze po angielsku. Ja lubię oglądać takie o syrenach, że dziewczyny się przemieniają w syreny. Lubię jeszcze Słodka Brygada. Rzadko. Tak, ale nie za często, dlatego że to niezdrowe dla oczu, jak się za długo siedzi. Rzadko. Może tak raz w roku? Nie, ale chodzę na teatr. Tak, sama nawet chodzę do teatru. Gram przedstawienie z grupą teatralną. No, raz na 3 lata. Z rodzicami nie, ale z babcią tak. Nie za często. Byłam tylko z 4 razy w życiu. Nie chodzę. Dobra. Ogólnie tylko dlatego, że są bardzo wyrozumiali i mili. Podoba mi się tak, jak jest. Z mamą dobra. Z tatą taka średnia. On na mnie, powiedzmy, krzyczy, ja chcę mu coś wytłumaczyć, to on nie da mi wytłumaczyć. Chyba nie, ale zachowanie takie, żeby on spokojnie podchodził do moich jakichś konsekwencji albo kar.